Jego imię nosi wiele szpitali w Polsce. W wielu miastach ma też swoje ulice, a w Chełmnie stoi jego pomnik, bo Ludwik Rydygier, wybitny polski chirurg, właśnie tutaj dokonuje przełomu na polu ówczesnej medycyny. W 1880 roku dr Rydygier w tej kamienicy zaadaptowanej na niewielką klinikę przeprowadza niezwykłą operację. Usuwa pacjentowi zaatakowanemu przez nowotwór fragment żołądka. To druga tego typu operacja na świecie. Metoda medyka z Chełmna zaczęła zyskiwać uznanie na świecie, a wycinanie guzów nowotworowych staje się popularną praktyką. Na chełmińskiej kamienicy, w której Rydygier założył swój pierwszy szpital, od 1970 roku wisi pamiątkowa tablica.